Jutro pogodę w kraju psuć będzie kolejny front z przelotnymi opadami deszczu. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły za tę deszczową aurę. Odpowiedzialny będzie głęboki niż tym razem znad Finlandii, a z kierunków zachodnich dotrze ciepłe powietrze. Na termometrach zobaczymy od 3 do 10 stopni chłodniej. Będzie na przedgórzu Karpat od 1 do 3 stopni, a teraz już Dolny Śląsk. W nocy na niebie dominować będą chmury z deszczem, a wysoko w górach popada śnieg z deszczem i śnieg. Do tego będzie mocno wiało w górach powyżej 100 km na godzinę. Na termometrach od 5 do 8 stopni. W niedzielę już od rana zmienna pogoda, więcej chmur, trochę słońca i intensywne przelotne opady deszczu w górach mokrego i ciężkiego śniegu. Po południu ciąg dalszy zmiennej i wietrznej pogody, cieplej od 7 stopni w Kłodzku do 10 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Wiatr zachodni, umiarkowany i silny, chwilami porywisty do 75, a w górach do 100 km na godzinę, a biometr i warunki na drogach niekorzystne. Kolejne dni bez zmian, z przewagą deszczu i taka pogoda pozostanie z nami przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy i do zobaczenia.